Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Witam bardzo serdecznie Państwa na naszej konferencji prasowej poświęconej i zaprezentowaniu planu dla wsi, który w zeszłym tygodniu przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki z nowym ministrem rozwoju wsi. Szanowni Państwo, razem ze mną jest pani Jolanta Majka, dzisiaj w roli przewodniczącej Powiatowej Izby Rolniczej, też jako ogrodnik. Szanowni Państwo, założenia, które zostały przedstawione w zeszłym tygodniu, tak jak powiedziałem, przez pana premiera i pana ministra, dotyczą tego wszystkich działań, które podejmuje i podejmie rząd polski, aby polskie rolnictwo stało się ważną gałęzią w rozwoju gospodarczym naszego kraju. Chcielibyśmy, żeby polscy rolnicy konkurowali na równych zasadach z dużymi koncernami, z firmami zachodnimi, które też zajmują się produkcją czy roślinną, czy produkcją zwierzęcą. Dlatego został opracowany tak zwany plan dla wsi, który jest oparty na trzech takich filarach, które dotyczą przede wszystkim ochrony, wsparcia i rozwoju. Jeżeli mówimy o ochronie, są przygotowane mechanizmy, które będą chronić czy pomagać rolnikom, kiedy zaistnieją na przykład kataklizmy czy różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, klęski żywiołowe. Będzie skierowane wsparcie w przypadku organizacji rynków dotyczących przede wszystkim skupna. No i przede wszystkim do rolników ma zostać skierowana pomoc w rozwijaniu ich gospodarstw. Chcielibyśmy, żeby polscy rolnicy, zarówno ci, którzy mają kilka hektarów, tak jak rolnicy tutaj u nas w Małopolsce na terenie ziemi myślenickiej, korzystali z tego wsparcia na takich samych zasadach jak rolnicy wielkoobszarowi, którzy mają po 200 hektarów i więcej swojego areału. Takimi głównymi założeniami, które dotyczą tych trzech obszarów, o których wcześniej wspomniałem, to chcielibyśmy przede wszystkim zwiększyć dofinansowanie na paliwo rolnicze, utworzyć narodowy holding spożywczy, który no, w dobie dzisiejszych problemów rolników, producentów przede wszystkim roślinnych, producentów owoców przede wszystkim, zapobiegnie takiej sytuacji, jaka dzisiaj jest na rynku, że rolnik oddający swoje owoce do skupu oddaje po cenach, za pieniądze, które często nie wystarczają w ogóle na opłacenie całego procesu produkcji tego owocu. Ten holding ma wpłynąć właśnie na stabilizację rynków rolnych. Chcielibyśmy też wesprzeć bardziej zdecydowanie sprzedaż bezpośrednią, sprzedaż detaliczną rolników. Chcielibyśmy też w końcu zdecydowanie wspierać zdrową polską żywność wysokiej jakości, tak żeby rolnicy, producenci otrzymali wsparcie przy produkcji żywności ekologicznej, żywności tradycyjnej, żywności regionalnej. Chcielibyśmy też ten program skierować właśnie do rolników, którzy są narażeni na te klęski żywiołowe. Dzisiaj co prawda w Małopolsce nie mamy z tym problemu, ale w innych regionach, w innych obszarach naszego kraju jest bardzo duży problem związany z suszą i tutaj też odpowiednie działania dotyczące usuwania skutków czy pomocy w ogóle rolnikom, niedopuszczaniu do zjawisk suszy będą wprowadzane. Chcemy też rolnikom pomóc przy korzystaniu, wprowadzaniu w produkcji zwierzęcej używania polskich pasz i chcielibyśmy też wspomóc polskie rolnictwo ekologiczne i Szanowni Państwo, wsparcie rolnictwa na terenach górskich, takich jak tutaj już u nas w Małopolsce. Od dawna słyszymy o pewnych propozycjach dla rolników, którzy
prowadzą swoją działalność rolniczą właśnie na terenach górskich. Do tej pory przez okres kilkunastu lat takich mechanizmów nie udało się wdrożyć. Jest zapowiedź pana ministra Krzysztofa Ardanowskiego, że już po wakacjach rolnicy na terenach górskich poznają możliwości pomocy państwa, wsparcia państwa przy hodowli bydła, przy hodowli kóz, owiec. Także myślę, że to też będzie cenne właśnie dla tych rolników, którzy jeszcze takie produkcje, takie hodowle prowadzą tu na terenie ziem górskich, na terenie Małopolski. Ja chciałbym się skupić na takim jednym podpunkcie tego programu, który dotyczy przede wszystkim sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży detalicznej rolników. Szanowni Państwo, prawie dwa lata temu wprowadziliśmy jeszcze za czasów pana ministra Krzysztofa Jurgiela ustawę, która w ogóle umożliwiała rolnikom sprzedaż detaliczną. Niestety za czasów naszych poprzedników sprzedaż rolnicza, taka detaliczna, była zwalczana przez polityków. My z tym zerwaliśmy, zaproponowaliśmy ustawę, która umożliwiała handel płodami rolnymi, żywnością przetworzoną i nieprzetworzoną, którą wytwarzają rolnicy. I tak też dzisiaj w tych założeniach nowego planu dla wsi chcielibyśmy te możliwości rolników zwiększyć i kwotę wolną od podatku właśnie z tej sprzedaży detalicznej rolniczej z 20 tysięcy, która, tak jak powiedziałem, obowiązuje już od prawie dwóch lat, zwiększyć do poziomu 40 tysięcy złotych, tak żeby pobudzić jeszcze bardziej te możliwości produkcyjne, możliwości zarobkowania tych rolników, a przez to też zmniejszyć drogę właśnie od rolnika do konsumenta, czyli od tego producenta, od tego rolnika w gospodarstwie domowym do tego odbiorcy w sklepie lokalnym, w restauracji, w szkolnych stołówkach. I to jest zapisane w tym planie dla wsi, który został przedstawiony przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Też ważna sprawa, o której chciałem zakomunikować, bo przez ostatnie miesiące tutaj w moim biurze poselskim i na różnych spotkaniach z mieszkańcami i powiatu myślenickiego i w ogóle całej Małopolski dużo było głosów dotyczących utrzymania możliwości prowadzenia w Polsce hodowli zwierząt futerkowych. Myślę, że to ważna też informacja, tak jak powiedziałem, dla osób, które prowadzą takie gospodarstwa, takie fermy na terenie powiatu myślenickiego. Ta hodowla zwierząt futerkowych będzie utrzymana. Będzie utrzymana, odchodzimy od zakazu, o którym mówiono przez ostatnie miesiące. Oczywiście ministerstwo, resort rolnictwa będzie chciał wzmocnić mechanizmy kontroli tych ferm, tych miejsc, gdzie te zwierzęta przebywają, gdzie się je hoduje, tak żeby ta produkcja, ta hodowla odbywała się w godnych warunkach, przede wszystkim dla tych zwierząt. Ale myślę, że i znając te warunki tutaj chociażby z Myślenic, sam kiedyś odbywałem praktyki jeszcze w szkole średniej w jednym z takich zakładów tutaj w Myślenicach, która hodowała szynszyle. Myślę, że nie będzie z tym problemów przy kontroli, przy certyfikacji tego typu działalności. Myślę, że tutaj osoby zajmujące się tymi zwierzętami futerkowymi nie będą miały najmniejszych problemów, żeby odpowiedni certyfikat otrzymać, żeby też ta kontrola przeprowadzana przez odpowiednie służby wypadła odpowiednio i umożliwiała im dalej swoją działalność. Myślę, że z mojej strony w tym momencie to tyle, co chciałbym zakomunikować. Chciałem z Państwem się podzielić, przedstawić te główne założenia planu dla wsi. Myślę, że trochę może więcej o tych założeniach właśnie powstania Narodowego Holdingu Spożywczego opowie sama zainteresowana producent, ogrodnik pani Jolanta Majka. Pani Jolu, bardzo proszę. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo. Od lat, bo jestem drugą kadencję w Małopolskiej Izbie Rolniczej, jestem przewodniczącą Powiatowej Izby Rolnej, a zarazem delegatem Małopolskiej Izby Rolniczej. I często na walnych zgromadzeniach właśnie te punkty, które zakłada plan
dla rolnictwa postulowaliśmy. Tak jak pan poseł mówi, ten program holding spożywczy jest bardzo dobry dla rolnictwa. Po prostu jest w nim zawarte, że sprzedaż może być bezpośrednio do sklepu, gdzie rolnik omija tych pośredników. Przede wszystkim cieszy nas to, że powstanie taki holding, że to ze spółek Skarbu Państwa, że w końcu będą jakieś instytucje broniące właśnie rolnictwa czy zakłady przemysłowe w rękach Skarbu Państwa. Też chcę powiedzieć, że tutaj rolnictwo ekologiczne i sprzedaż bezpośrednia i program dla gospodarstw górskich, to wszystko właśnie omawialiśmy na walnych zgromadzeniach izb rolnych i o to rolnicy się domagali. To jest po prostu pierwszy plan od początku transformacji, gdzie rząd zabrał się po prostu szczegółowo dla programu dla rolnictwa. Myślę, że będzie to ze skutkiem bardzo dobrym. Odczucia z tego, co wiem, rolników z tego planu są no bardzo radosne, że po prostu, że się ktoś wziął, że będziemy mieć wreszcie za sobą jakiegoś opiekuna. Chodzi też o promocję rolnictwa. No, wszędzie, gdzie się jedzie za granicę, gdzieś tam jakiś program leci promujący rolnictwo. Niestety no, u nas mało tego bywało. Myślę, że się to poprawi i że skutek i efekt tego będzie bardzo dobry. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, myślę, że na tym skończymy naszą konferencję. Oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji już do pytań indywidualnych, na które zapraszamy już tutaj poza konferencją. Bardzo serdecznie dziękuję.